Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed Carbon. Mam moją piękną korwetę, która okazała się bardzo dobrym samochodem, lecz trudnym w prowadzeniu. I piszecie w komentarzach, że korweta to nie jest jednak muscle car. Battleman9303 pisze: Lucek, korweta to nie muscle car, zerknij sobie na rozróżnienie HTTP coś tam. No dobra, sprawdźmy, czy to nie jest muscle car. Weźmy sobie wybór samochodu. Jest podpisane muscle car, a to, że gdzieś tam w rzeczywistości ktoś udowodnił, że to jednak nie jest muscle car. Who cares? Moim zdaniem to jest muscle car. Muscle car ma mieć silnik z przodu, napęd na tył i musi być silny. Z tego, co słyszałem. Chociaż na przykład Mercedes SLR łamie trochę tą zasadę, bo ma tak samo, no, ma, spełnia te wszystkie wymogi, a jednak jest egzotykiem, tak? Chyba muscle car musi jeszcze mało kosztować, nie? Nie mam pojęcia, jak to działa. Dobra, pojedźmy sobie jakiś wyścig. Ja chcę te wszystkie wyścigi ukończyć, znaczy chcę odblokować sobie fajne części, żeby z Darianem mieć już samochód taki, wiecie, wykokszony, nie? Więc na tym ostatnim etapie ponoć odblokowują się te najwyższe części, więc ten etap muszę sobie po prostu jechać. I tyle. O, o! Angie? Hej! Co ty tu robisz? O? O, Nissan? O kurde. Ja. Masakra z tą korwetą, nie? O Jezus. Kto mnie tam goni? Angie w ogóle nie widać. Na liście nawet. Ona jest gdzieś z tyłu w ogóle. Pojadę sobie tutaj. Śmieję się, a jest z tyłu. What the hell? Zapomniałem Niki włączyć. Kurde, zapomniałem też tego pomocnika sprawdzić w poprzednim odcinku nowego. Ooo, ale rzuca. Jak się tym dziwnie jeździ tą korwetą, bez kitu. Ktoś pisał, że w ogóle nie mam feelingu z jazdy tymi samochodami w grze. Znaczy, powiem ci tak. Przeszkadza mi trochę te martwe pole w padzie, w tej grze. To naprawdę przeszkadza, bo muszę po prostu sporo kontrować. A to w korwecie niezbyt dobrze działa, powiem ci szczerze. I no cóż, wygląda ta jazda nieciekawie, może tak. Wow! Jedź, 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 Niki, jedź! Jak to wygląda w ogóle, te wyścigi, co nie? I też pisaliście o tym, żebym, jak używam speedbreakera i tak driftuję. No fajnie, pojechała naokoło, zajebiście. Ja nie mogę skręcać tą korwetą, Niki, kumasz to? Żebym, jak użyję speedbreakera i mnie będzie zarzucać, żebym użył nitro i wtedy nagle mnie tak wyprostuje. Nie zawsze to działa. Okej. Cholera jasna. Strasznie ciężko tą korwetą jest, ale jak już wyjdę na prostą, to jest spoko. Myślę, że jak założę sobie tutaj lepsze zawieszenie, to będzie śmigać ten samochód, ale na obecną chwilę, no, jest tak nieciekawie. Trzeba sporo hamować i używać speedbreakera. Ale dobrze, że ten speedbreaker nie jest, bo no bym sobie chyba nie poradził, gdyby go nie było w tej korwecie. Ale zobaczcie jak odstawiłem moich przeciwników. Mimo, że na zakrętach nie idzie mi zbyt dobrze. Cholera. Niki nie mogła mnie dogonić. Kurczę.
Michał SkyAI pisze, żebym ustawił silnik i skrzynię na maksę w prawo, bo korweta i tak ma bardzo mocne przyspieszenie, więc nie powinna nic stracić na nim, a powinienem osiągać duże prędkości. Okej, za chwilę to sprawdzimy, nie ma sprawy. W sumie to może być prawda, bo naprawdę jeśli ja zmieniłem tutaj skrzynię biegów z krótką na dłuższą i wcale nie odczułem jakiejś specjalnej różnicy, a właściwie pogorszenia w przyspieszeniu, więc myślę, że to może być prawda. I wtedy korweta naprawdę może spore prędkości osiągać i efekt może być bardzo ciekawy. Cholera, nie spojrzałem jaką część sobie odblokowałem teraz. Spuszczę im tutaj myk. Cholera, jest za dużo policji i tak jedzie do mnie tu. Okej, muszę tu jakoś pojechać. Ale ciężko zgubić ten pościg, goddammit. Oh man, o dobra. Tu już mamy... Ops. I pięknie. No i dobra, zdobyłem sobie chyba trochę kasy, nieważne. Chodźmy do kryjówki i sprawdzę te ustawienia. Przy okazji zupgrade'uję, jeśli się da, moją korwetę. Może jakieś nowe osiągi sobie tutaj wsadzę, jeśli są. Nie, zależy mi na tym zawieszeniu. Nie wiem, który wyścig to odblokowuje. Ale dobra, sprawdźmy silnik na moc, tak? Daliśmy na prędkość i skrzynię biegów dajmy na prędkość maksymalną. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Zawieszenia, no tak jak mówiłem, nie mam. I chodźmy do koszyka, kupmy ustawienie za 0 dolarów i sprawdźmy w jeździe dowolny, ile ta korweta wyciągnie. Okej. I zaraz będzie długa prosta. To jeszcze i tak nie jest ulepszony samochód na maksa, tak? Więc... No, what the f... Kurde, i policja znowu, ej. Ale teraz przyspieszenie jest trochę gorsze jednak, jest to odczuwalne. Ale myślę, że gdy włożymy lepszą turbosprężarkę, chociaż nie, mam już chyba maksymalną, ale jakieś tam lepsze części typu zawieszenie i tak dalej, to będzie śmigać lepiej. Zobaczymy ile przy okazji ile osiągnie teraz. 370, 402 km na godzinę na tym tuningu, tak? No dobra, no to chodźmy sobie zobaczyć na mapę. A Jezu, muszę policję zgubić. Uźwa. Okej, chodźmy do mapy i teraz tak, wyścig. Właściwie, o właśnie, tu jest pokazane, co się odblokowuje chyba, tak? Nagroda, skrzynia biegów. Nagroda do odblokowania, hamulce. Właśnie, to jest dobry pomysł, żeby popatrzeć, co tu mamy. Do odblokowania, silnik, poziom trzeci. A tutaj? Tu chyba to będzie zawieszenie. Nie. Plymouth Hemikuda. To słuchajcie, gdzieś tu musi być indziej zawieszenie jednak. Kaloseria. Tu nic, tam tylko gotówka. Nitro. Sprint tutaj w kanionie chyba. Nitro poziom pierwszy. To są jakieś gówna straszne. Nitro, dobra, weźmy sobie, pojedźmy tutaj, gdzie jest silnik. To jest silnik? Silnik. I zobaczymy, jak mi to pójdzie teraz z tym tuningiem, ale coś czuję, że korweta dużo przyspieszenia straciła przez te wymaksowanie na prędkość. No zobaczymy zaraz. O, cześć Niunia. Dobra. Okej.
Już wszystkich prawie zgubiłem. Kojarzę tą trasę, to jest chyba Brock Street z Warda. Super. Jesus. Dawaj, Enchi, pokaż co potrafisz. What? Jak zwykle. Okej. Angie też nie może mnie dogonić już, niech sobie odpocznie. No nic, idzie mi tak dobrze. Korweta ma bardzo dobre przyspieszenie, znaczy wystarczające, żeby pokonać moich przeciwników. Ale nie wiem, czy ja będę w ogóle w jakimkolwiek wyścigu miał tutaj miejsce, by osiągnąć prędkość maksymalną, czyli ponad 400 km na godzinę. Taką prędkość pozwala mi teraz osiągnąć Corvette. No. Nie wiem, czy... bo tutaj, widzicie, są same kręte drogi, więc... no, szczerze mówiąc, wątpię, żeby coś udało się tutaj osiągnąć. Kurde, ta Nikki nie może mnie dogonić w ogóle. Zauważyłem, że używanie hamulca dużo lepiej działa niż ten speed breaker. Sporo mniej prędkości się traci. Okej. Okay. Zaraz pewnie znowu się rozbije, bo to jest... ja dziękuję, ona na mnie wkurza. A zobaczcie, jak tych przeciwników zostawiłem z tyłu. Ta korweta jest chyba za dobra na nich, co? Okej. Okay. Nie, no co ona robi do cholery? Nie wiem, dziwnie mi się z nią jeździ bez kitu. Przynajmniej na tej drodze. Ona chyba lepiej radzi sobie w wyścigach, gdzie jest więcej prostych. Tutaj jest strasznie dużo zakrętów. No i niestety. Nikki sobie tutaj niespecjalnie radzi. Ale już ukończyłem wyścig. Poszło mi całkiem nieźle i przede wszystkim bardzo szybko. 25 tysięcy dolarów. Silnik jakiś fajny odblokowałem. Super. Teraz tylko znowu zgubić policję. Strasznie dużo policji się pojawia ostatnio. Boom! I chowamy się tu. Okej. Super. Co tutaj ciekawego piszecie do mnie w komentarzach? Lucek, ty nie... Andrew Mięsny pisze, Lucek, ty nie miałeś LP640, tylko LP580, ale mi się wydaje, że LP580 to czasem nie było jakieś Gallardo, czy coś w tym rodzaju, bo LP od 600 chyba to są same Murcielago, tak? Czyli ja jakoś źle myślę, nie wiem. Dobra, chodźmy do tuningu, kupię ten nowy silnik, zobaczymy. O, jest, super, pakiet wyścigowy, dajmy wszystko na moc. Ale skrzynię biegów poprawię sobie, żeby jednak ta prędkość maksymalna nie była taka wysoka, bo jest mi w ogóle niepotrzebna. Zawieszenia jeszcze nie mam. Ciekawe, kiedy to się wszystko odblokowuje. W sensie te takie osiągi, tak? 40 tysięcy dolarów, sporo.
No ale korweta powinna teraz dużo, dużo lepiej grzać. Co tu mamy jeszcze? Mamy trzy wyścigi w tym obszarze do odblokowania. Hamulce. I hamulce i zawieszenie. Nie doczytałem, widzicie? To bardzo ważne. To sobie od razu pojedziemy i będę mógł odblokować już właściwie to, co mnie interesuje. To jest wyścig na czas, więc no. Ale mi się to w tym NFS-ie podoba, że po zmianie jakiejkolwiek części do osiągów dźwięk samochodu się diametralnie zmienia. To jest fantastyczne. Bo powiem wam szczerze, dźwięki w Need for Speed Underground 2 oczywiście też się zmieniały po jakiejkolwiek włożonej części, to było też fajne, ale tutaj naprawdę te samochody brzmią super. Oczywiście nie ma co porównywać tych dwóch gier, bo no, dzieli je, nie wiem, chyba 3 lata, tak? Jeśli chodzi o datę wydania. No ale Carbon tutaj naprawdę miażdży pod tym względem, jest bardzo, bardzo przyjemny do grania. Nie ma absolutnie potrzeby, żebym miał tutaj prędkość 400 km na godzinę, skoro i tak nigdzie jej nie wyciągnę. Nawet jakbym bardzo... Nawet jakbym bardzo chciał. To nie ma po prostu takiej prostej na wyścigu żadnej. Oczywiście w jeździe dowolnej można, nie? Jak widzieliście, ale to nie ma sensu. Lepiej już jechać te 350 maksymalną i tyle. To w 100% wystarcza. Byleby się do niej rozpędzać w sekundę. I będzie git, nie? Oh shit! Oh! Niedobrze poszło. Oh! Świetnie! Udało mi się wyjść. Trafiko! Ja pierdzielę, to nie poszło. Te serpentyny są zdradliwe, bo tutaj trafiki jeżdżą w każdą chyba możliwą stronę. I ciężko nieraz jest je ominąć. Okej, już widzę gdzieś tam metę. Hops, 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 hops. I... Okej! I pięknie sobie ukończyłem. Korweta wygląda naprawdę super obniżona do gleby. Odblokowałem te nowe hamulce. No teraz to już powinien ten samochód normalnie wymiatać tu, wymiatać. Uch. Zobaczmy. Tuning, osiągi. Ale brzmi fajnie teraz, bez kitu na tym. Wow, pakiet wyścigowy. Nadsterowność. Nadsterowność damy troszeczkę na nadsterowność. I hamulce. Wow, pakiet wyścigowy. Na tył bardziej, żeby mi tak przy hamowaniu ewentualnie dupy nie zarzucało. I w zasadzie chyba mam wymaksowaną tą moją korwetę. To jest do kupienia, to do kupienia. Nitro, opony. Aha, opony miałem jeszcze ustawić. Czy na trakcję? No nie wiem. Mi się z tą trakcją niespecjalnie dobrze jeździło. Tak za mocno ten samochód był przyczepny. Dobra. I kupujemy wszystko. W zasadzie nowego samochodu chyba nie będę potrzebował. Miałem kupić jeszcze Vipera, szczerze mówiąc, ale... Odpuszczę sobie to. Trzymam was i trzymam z tym zakończeniem serii, ale chcę sobie najpierw wszystko tutaj poprzechodzić. Nie wiem, czy będę... Tu jest jakiś drift? O właśnie, ciekawe jak będzie się korweta na drifcie spisywać. Żartuję. Chodźmy sobie na ten ostateczny wyścig. Bo to będzie już ostatni wyścig w tym obszarze, w którym będę musiał... Po którym chyba będę musiał walczyć już z Darianem. Wow. No dobra, teraz jest dużo, dużo lepiej. Da się tą korwetę ładnie opanować. Chociaż nie skręca jeszcze tak dobrze jak Mercedes SLR. Ale daje radę. Da się ją opanować. Tym bardziej, że no na prostych to wymiata po prostu. Nie ma porównania. O! Oh. Masakra. Dobra, już mi zabrakło nitra, ale grzeje pięknie, po prostu nią to można tutaj czasy niezłe robić.
Chyba że jeszcze tym Lotusem Elisem można by tu coś dobrego wykręcić. On ma słabe przyspieszenie, ale jeśli skręca tak dobrze jak w Wardzie, no to może być koks. Okej. Pięknie, teraz naprawdę ładnie się nim jedzie. Okej, super, pojechałem tym skrótem, co trzeba. I... Okej. Dajcie mi się skupić, bo tu naprawdę dużo się dzieje teraz. Wow! Idzie mi naprawdę nieźle ten wyścig. No i ostatni punkt, właściwie to już będzie meta. Odblokuję sobie wyścig z Darianem. Chyba tak, bo to już na tym obszarze chyba zrobiłem dwa wyścigi, a trzeba mieć co najmniej właśnie dwa. 20 tysięcy, nie zobaczyłem co odblokowałem, ale to nic. No dobra, zobaczmy co się stanie. Subaru WRX, tak? Dobra, zobaczmy. Jest i Darian. To co? Ktoś pisał, żebym zrobił sobie na przyspieszenie. Ale może damy radę, co? Wyścig z szefem. Desperation Ride. Czy Ridge? Ridge? Ridge to się czyta. No. Ojejej. Co to będzie? Ej, ale to wyścig bossów jest. Wow.